Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Chciałem zapytać pana ministra i inne osoby, które pracują nad regulacjami związanymi z Wojskami Obrony Terytorialnej, czy rozważają zmianę regulacji wykluczającej z możliwości służenia w Wojskach Obrony Terytorialnej przez posłów i czynnych polityków. Pytanie moje ma taki kontekst, że w innych państwach takiego zakazu nie ma, a politycy służąc w Wojskach Obrony Terytorialnej mogliby dawać dobry przykład także swoim wyborcom, swoim sympatykom. Rozmawiałem z politykami z innych państw, między innymi z państw bałtyckich, w których czynni politycy również szkolą się do obrony swojego kraju, dają przykład zaangażowania. Mamy przykład również byłego prezydenta Ukrainy, który również włączył się do wojsk i służy swojemu krajowi. Nie widzę powodu, dla którego w Polsce jest to zakazane. Stąd pytanie, czy ta regulacja wprowadzona przez rząd PiS-u będzie podtrzymana, czy będzie zmieniona. Dziękuję. Panie marszałku, panie ministrze, ja mam pytanie dotyczące celowości w ustawie zaproponowania kwotowych ulg. No, w tym roku będzie 6% inflacja, a w kolejnym będzie jeszcze wyższa, czyli będzie degradacja tych ulg. Dlaczego one nie są procentowe? Ewentualnie nie jest przewidziana indeksacja tych ulg, tak żeby coraz atrakcyjniejsze te ulgi były zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla tych wojsk. Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Chciałem zapytać, dlaczego przedsiębiorcy z jednoosobowych działalności gospodarczych są pominięci jako ci, którzy się kwalifikują pod uzyskanie tych ulg. Czy to było intencjonalne, czy jest to tylko przeoczenie, bo nie wiecie, że przedsiębiorcy także są przecież żołnierzami WOT-u. I dlatego chciałem też zapytać, czy rząd będzie popierał poprawki, które w tym zakresie złożyła Konfederacja oraz poprawki o kwotę waloryzacji, czyli żeby z roku na rok po prostu ta zachęta nie była po prostu coraz słabsza. Dziękuję. Pan poseł Tomaszewski o fundację. Czy fundacje mogą korzystać? Jeżeli mają przychody z działalności gospodarczej, to tak. Czyli i to jest w ogóle generalna odpowiedź na pytania, które tutaj padały. Padały pytania o jednostki samorządu terytorialnego, czy jakieś inne rozmaite formy. To wtedy, jeżeli mówimy tutaj o dochodzie z tego tytułu, to jest możliwe odliczenie i tak to proszę traktować. Czyli w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli to są przedsiębiorstwa komunalne, jest możliwe odliczenie i tak to wygląda. Pytała pani poseł Łośko, jeżeli właśnie o jednostki samorządu terytorialnego, więc to jest ta odpowiedź, która dotyczy przedsiębiorstw komunalnych. Pan poseł Kowalski pytał o ulgę, która jest możliwa wcześniej. Na to pytanie już odpowiedziałem. Pan poseł Tumanowicz pytał o samozatrudnionych. Myślę, że też tę sprawę wyczerpaliśmy. Jeżeli chodzi o to, jak będzie ustawa wyglądała w przyszłości, myślę, że też mamy sprawę ze sobą. I ostatnia kwestia, poseł z Konieczka pytał o ochotnicze straże pożarne. To nie jest ten resort, więc jakby to pytanie należy skierować do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale przypomnę, że jeżeli chodzi o druhów strażaków, którzy przecież też w tej sprawie pomagają, których wszyscy wspieramy. Już jakiś czas temu została zaoferowana pewna zmiana ustawowa, która weszła w życie za poprzedniego rządu, która dotyczyła dodatków do emerytury, więc tam został zastosowany ten rodzaj gratyfikacji, jeżeli chodzi o służbę. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś pozostałe elementy, tym będzie ewentualnie zajmowało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj, co zresztą trochę smutne, na koniec też padło kilka zdań od któregoś z posłów PiS-u. Nie pamiętam, który z posłów w tej sprawie się wypowiadał, ale tak to dotyczyło właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej i stosunku do tych wojsk. Chciałbym, i myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy też nie powielali pewnych mitów. To znaczy, jeżeli chodzi o słowa pana premiera Kosiniaka-Kamysza, on do tego się odnosił, ja odniosłem się do swoich. Ale chciałbym, żebyśmy w tej szczególnej sytuacji naprawdę nie szukali takich elementów, które mogą nas w tej sprawie poróżnić, a na pewno, żebyśmy nie szukali kłamstw. Bo różnice mogą się zdarzyć, natomiast nie może zdarzyć się tak, że posługujemy się kłamstwem. Dzisiaj pan minister Błaszczak
nagrywał film, który odnosił się do działalności sił zbrojnych. Mówiło między innymi o zerwaniu kontraktu na samoloty F-50, o tym, że nie będzie kontynuacji kontraktów. Chciałbym powiedzieć, że nie tylko, że minister Błaszczak kłamie, natomiast uważam, że to jest w ogóle najgorszy moment na budowanie polityki na kłamstwie i to w dodatku na tak trudnym elemencie, który dotyczy sił zbrojnych, gdzie dzisiaj cała propaganda białoruska i rosyjska jest nastawiona na to, żeby wysłuchiwać nieprawdziwych informacji z waszej strony i przekazywać je w formie komunikatów, bo wystarczy sprawdzić, jak wyglądają statystyki w tej sprawie. Więc dementuję to, co mówił minister Błaszczak. Kontrakt na samolot F-50 nie został zerwany. Umowa ramowa jest ciągle w mocy, jeżeli chodzi na przykład o HIMARSy i dopiero jesteśmy przed umowami wykonawczymi. Natomiast nagrywanie tego typu filmów jest po prostu z ogromną szkodą dla Rzeczypospolitej. Chciałbym, żeby to państwo wiedzieli. I odpowiadając na pytanie pana marszałka Bosaka. Zgodnie z konstytucją siły zbrojne są apolityczne. Obecnie, jeżeli ktoś zostanie posłem, to zwalnia się go z wojska. Natomiast uważam, że w związku z tym też, co pan marszałek powiedział, ale w związku też z różnymi doświadczeniami, należy tu dokonać pewnego przeglądu, jeżeli chodzi o legislację w Europie i na świecie, szczególnie w krajach natowskich, i pozwolić na to, żeby jakiegoś rodzaju przeszkolenie było możliwe. Ja bym chciał już teraz w imieniu ministra obrony powiedzieć, że planujemy takie przeszkolenie wojskowe dla posłów i senatorów. W pierwszej kolejności dla posłów i senatorów z Komisji Obrony Narodowej i Komisji do Spraw Służb Specjalnych, później w kolejności dla wszystkich posłów, posłanek, senatorów i senatorek chętnych, dlatego że dzisiaj wiedza, jeżeli chodzi o sprawy teoretyczne, ale też wiedza czy takie umiejętności praktyczne, są rzeczywiście na wagę złota. Wszyscy decydujemy o sprawach wojska, będąc tutaj na sali. Wszyscy decydujemy o budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, decydujemy o tym, na co mają być wydawane publiczne pieniądze. I uważam, że posłowie, posłanki, senatorowie i senatorki powinni mieć taką wiedzę teoretyczną, praktyczną, która pochodzi bezpośrednio od wojska i taką ofertę, jeżeli mogę tak to nazwać, skierujemy do Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szczególnie cieszy mnie ta ostatnia deklaracja. Chciałbym też zwrócić uwagę państwa posłów, którzy są obecni na sali. Zakładam, że są to posłowie szczególnie interesujący się sprawami obronności, aby idąc w myśl tego, co powiedział pan minister, zwrócić uwagę na poziom reprezentacji waszych klubów podczas prac Komisji Obrony Narodowej. Jako wicemarszałek dołączam do wyjazdowych posiedzeń Komisji Obrony Narodowej. Jest rzeczą przykrą przyglądanie się, kiedy siły zbrojne przygotowują się, żeby pokazać nam swoje zdolności. Żołnierze oczekują na nas czasami kilka godzin, a przyjeżdża znacznie poniżej połowy składu komisji, nawet jeżeli to się odbywa w ramach Warszawy. Bardzo proszę, żeby kluby zwróciły uwagę na sposób wykonywania obowiązków przez posłów należących do Komisji Obrony Narodowej podczas wyjazdowych posiedzeń. To nie może w ten sposób wyglądać.